W najnowszym numerze tygodnika katolickiego Niedziela znajdą Państwo podsumowanie 7-letniego już pontyfikatu Benedykta XVI. Autorem tej analizy jest sam kardynał Stanisław Nagi, który nie bez radości pisze o zadziwiająco bogatym pontyfikacie Ojca Świętego, o podejmowaniu wielu czasem wyjątkowo trudnych inicjatyw. Z tego podsumowania jawi nam się żarliwy obrońca wiary, i to wiary utraconej, którą trzeba odzyskać, jak też wiary nieuświadomionej jeszcze, której trzeba strzec i którą trzeba pielęgnować. Wojtyła i Kępiński o cierpieniu to tytuł arcyciekawego materiału. Oto kapłan, poeta, teolog, a z drugiej strony lekarz, psychiatra, humanista, Samarytanin naszych czasów. O tej trwającej przez wiele lat znajomości Wojtyły z Kępińskim, zadzierdzięty jeszcze w czasach licealnych, pisze na naszych łamach Zdzisław Jan Ryn. A jest to swoista dywagacja o sposobach podchodzenia do cierpienia, jakie niesie nam życie, pytań o sens istnienia bólu, do czego, a może dla kogo cierpimy, w części dotyczącej spraw aktualnych. O gazie łupkowym, który ucieka nam, Polakom, błyskawicznie i niemal dosłownie przez palce, rozmowa z Pawłem Poprawą, geologiem, który od lat zajmuje się badaniem potencjału niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce. Co to jest państwo? Pyta redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś. Dlaczego tak ważne jest dla nas jego prawość, szlachetność? Jak działa w chwili zagrożenia? Jak podczas niełatwej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami? Wreszcie, na ile potrafi ochronić swoich obywateli w czasach kataklizmu i kryzysów, na przykład gospodarczych? Natomiast w dodatku dla seniorów, którzy lubią nie tylko seniorzy, objaśniamy, jak zdążyć przed chorobą, czy gruźlica ciągle nam zagraża i jak radzić sobie z żylakami, oraz dlaczego w Polsce powinno powstawać coraz więcej hospicjów. Na zakończenie chciałabym jeszcze dodać, że naszą niedzielę mogą Państwo otrzymać w kioskach z prasą. Jest ona także dostępna w większości kościołów parafialnych w całym kraju. Dziękuję serdecznie za uwagę.